Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Cześć, witam wszystkich w ten ciepły jesienny wieczór, słuchacie audycji Przez Pryzmat Wiedzy. Z tej strony Patrycja Domańska. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o astronomii. Wyruszymy w przeszłość, w czasie i w przestrzeni, ponieważ lot w kosmos wiąże się ze zmianą upływu czasu. Moim dzisiejszym gościem będzie pan Mateusz Wielgosz, autor bloga węglowyblogspot.pl. Dzień dobry. Prowadzi pan blog naukowy i właśnie od tego bloga tutaj chciałabym zacząć. Jak to się wszystko zaczęło i skąd pan czerpie wiedzę? Potrzeby dzielenia się swoją pasją i fascynacją nauką, która w zasadzie mi od zawsze towarzyszy. Także to nie miało, że tak powiem, jakiegoś jednego początku, tylko od kiedy pamiętam, mnie to fascynowało. Natomiast nie wiem, jakoś tak za przełomowy moment dla siebie uznałem uzyskanie tytułu magistra inżyniera nauk technicznych i wtedy uznałem, że okej, to może w takim razie mogę pisać o rzeczach, które lubię, które mnie fascynują. I to był, już nawet nie pamiętam, który rok, 5 albo 6 lat temu, tak mi się wydaje. Tak, w 2012 na początku zacząłem od napisania tekstu obserwacji Plutona z pokładu zmodyfikowanego Boeinga i tak się, że tak powiem, wszystko zaczęło, czyli po prostu z potrzeby dzielenia się swoją fascynacją nauką. No i to był ten pierwszy punkt, zresztą jeśli idzie o te tematy, mimo że nie jestem po astronomii, to astronomia jest mi najbliższa, zrobiłem szereg kursów poświęconych astronomii od takich podstawowych po nawet astronomię rentgenowską, także też w tych tematach czuję się najpewniej. Nie wiem, może troszeczkę przez to, że w pewnym sensie są oderwane, to też jest jakiś taki eskapizm. Jedni uciekają w książki, filmy i tak dalej, a ja sobie uciekam w czytanie i dowiadywanie się nowych rzeczy o kosmosie. Czyli rozumiem, że sam tutaj się dokształcasz i po prostu tą wiedzą, którą zdobędziesz, dzielisz się z innymi. Tak. Wspomniałam na samym początku audycji, że będziemy mówić o astronomii, więc o tej astronomii myślę, że teraz jest najwyższy czas, żebyśmy do niej przeszli. Więc zacznijmy od takiego pytania zagadki. I chciałabym zapytać, czy w Układzie Słonecznym są takie miejsca, że siła naszych mięśni nie wystarczyłaby do osiągnięcia prędkości ucieczki z tych miejsc? Tak. Może planety? Jak najbardziej. Są takie miejsca. Trochę wysiłku sobie można zadać, żeby policzyć to. Tutaj troszkę te pewne podstawy fizyki są potrzebne i brak strachu przed obliczeniami, ale jak najbardziej możemy dojść na drodze kilku prostych obliczeń do takiego wniosku, że jak najbardziej są takie miejsca. Nawet jeśli ktoś się troszeczkę interesuje astronomią, to powinien kojarzyć te miejsca, bo na przykład Mars ma 2 księżyce, Phobosa i Deimosa. Deimos, ten mniejszy z tych 2 księżyców, jest ciałem tak lekkim, że przeciętny Kowalski, gdyby mocno wybił się z nóg, byłby w stanie pokonać jego siłę grawitacji. No i niestety myślę, że to by zaowocowało tym, że po długim, długim czasie, ale przechwyciłaby go siła ciążenia Marsa i jeśli nie miałby jakiegoś dobrego, sprytnego spadochronu, bo spadochron na Marsie nie pomoże mocno, to skończyłoby się to ciężkim lądowaniem na Marsie. Co więcej, prowadząc te rozważania, dało mi się trafić na zestawienie, jakże tak powiem, jakąś siłę ze schodku ma taki przeciętny Kowalski, a jaką poważny sportowiec, czyli to w przypadku badania, z którym się zapoznawałem, był Michael Jordan. I okazuje się, że to jest kwestia oczywiście techniki. To nie jest tak, że Michael Jordan jest 3-krotnie silniejszy bądź sprawniejszy od zwykłego człowieka. To jest po prostu kwestia umiejętnego, z takim wykorzystywania swojej siły mięśni. I taki to Michael Jordan byłby w stanie nawet osiągnąć prędkość ucieczki, gdyby skoczył na bardzo znanej asteroidzie o nazwie Eros. Także jak najbardziej są takie miejsca. Wśród nich są fascynujące 2 księżyce Saturna, czyli Atlas Pan. Są fascynujące dlatego, że to są małe, takie nieregularne księżyce w kształcie takim ziemniakowatym, ale w ich przypadku mają one taki jakby kształt pierożka,
gdyż w pobliżu Saturna jest bardzo dużo tej materii, która składa się na jego pierścienie. I właśnie dlatego, że te księżyce są tak leciutkie, to zanurzając się w tych pierścieniach, materia z tych pierścieni nie opada na całej powierzchni tych księżyców, tylko tworzy taki jakby falbankowaty kształt cieniutkiego czegoś a la pierścienia. No właśnie, Saturn jest ogólnie bardzo ciekawą planetą ze względu właśnie też na ten pas asteroid dookoła siebie, różnych pyłów, gazów, bo tam też zachodzą, z tego co słyszałam, bardzo ciekawe powiązania grawitacyjne, prawda? Bo to się wszystko kręci, a jednak mamy te dwie przerwy, Cassiniego, jeszcze tam jedną, tą mniej znaną. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle gdyby astronomowie z innego układu planetarnego, w którym nie ma takiej planety jak Saturn, z takim układem pierścienie byli w szoku, że coś takiego istnieje i Saturn na pewno bardzo dużo nas nauczył o tym, jak działa grawitacja, jak mogła wyglądać formacja Układu Słonecznego i istotnie tam, pomijając w ogóle piękno Saturna, pomijając te przerwy, tam się dzieje bardzo dużo ciekawych rzeczy, czyli te tak zwane księżyce partnerskie, które troszeczkę wpływają grawitacyjnie na księżyce, na pierścienie Saturna, dają niesamowity efekt na przykład takich jakby fal, jak na powierzchni zburzonej wody. Pomijając, że pierścienie są nieprawdopodobnie cienkie, gdybyśmy Saturna zmniejszyli do takiego rozmiaru, że mieściłby się nam w dłoni, to jego pierścienie byłyby tak cienkie, że mogłyby przecinać nie tylko jakby komórki naszych ciał, ale wręcz nawet bakterie by przecinały. Jest tak cienki, ale tam, gdzie znajdują się te niewielkie księżyce, tam na krawędziach tych pierścieni znajdują się takie, nie wiem w zasadzie jak to nazwać, to są jakieś takie pionowe jakby struktury, które tworzą się i tak jakby wychodzą ponad tą płaszczyznę pierścieni, w związku z czym sonda Cassini, która niestety już skończyła swoją misję, uchwyciła niesamowite zdjęcia takich ząbkowanych cieni, które te właśnie struktury na końcach pierścieni rzucają na pierścienie. Także Saturn jest zarówno dostarczył nam pięknych zdjęć, jak i niesamowitych ilości informacji na temat astronomii, grawitacji Układu Słonecznego. A wiemy, w jakim celu te ząbki, powiedzmy, powstały? Skąd one się tam wzięły? Wynika to prawdopodobnie z tego, że po prostu te księżyce, tak jak zresztą wszystkie obiekty, krążą wokół Słońca i księżyc wokół Ziemi i te pierścienie wokół Saturna nie krążą idealnie w jednej płaszczyźnie. I teraz w momencie, w którym księżyc jest troszeczkę ponad tą płaszczyzną pierścieni, bo on tak określa, zresztą tak samo w ogóle nawet Słońce w układzie całej galaktyki w ramach krążenia wokół jądra galaktycznego czasem jest powyżej, czasem jest poniżej tej płaszczyzny. I tak samo te księżyce poruszają się trochę ponad pierścieniami, trochę poniżej. W związku z czym ciągną ten jakby warkocz tej materii za sobą. W związku z czym same te końcówki, tam gdzie ten wpływ grawitacyjny księżyca jest jeszcze jakoś tam znaczny, to w tych regionach jakby powstają te struktury. Oprócz tego, że Saturn ma właśnie takie pierścienie, wiemy, że jeszcze Neptun i Uran też mają, tylko one są bodajże pionowe. Nie wiem, to znaczy wszystkie gazowe giganty, więc Jowisz też ma cieniutki, praktycznie trudny do uchwycenia. Natomiast tylko w wypadku Urana on, można powiedzieć, że jest pionowy, w sensie sam Uran jest planetą, którą nazywamy przewróconą, bo jest praktycznie położony na swoim boku, w związku z czym czasami ta oś obrotu celuje prosto w Słońce i jego dolna półkula, no przez pół roku praktycznie jest, pół uranowego roku, jest praktycznie niewidoczna ze Słońca. Także tak, wszystkie gazowe giganty mają pierścień, natomiast tylko ten pierścień Jowisza jest tak jasno widoczny i tak wyjątkowy. Prawdopodobnie wynika to z tego, że o ile w przypadku tych innych dużych planet te pierścienie powstały z resztek tej materii, która stworzyła Układ Słoneczny, tak w przypadku Saturna miała miejsce wielka kolizja, która zniszczyła jakiś niewielki, głównie lodowy księżyc i te pozostałości po tym zderzeniu, po tej kraksie, nigdy nie były w stanie uformować się w księżyc z powrotem.
Wracając jeszcze do miejsc, z których moglibyśmy uciec o własnych siłach, czy takie miejsca, czy też obiekty, bo właściwie to są raczej bardziej obiekty, mogą nam pomóc w podboju kosmosu? Czy w jakiś sposób możemy na przykład wykorzystać ich właściwości do tego, żeby na przykład obniżyć ilość paliwa, która jest potrzebna rakietom? Jak najbardziej. I to na wiele sposobów, że tak powiem, mogą nam pomóc. Po pierwsze, mogą rozwinąć naszą gospodarkę tu na Ziemi, jeśli kiedyś uda nam się, a już jest to planowane i, że tak powiem, podchody do tego robią ludzie, którzy mają głowę do interesu, więc nie jest to jakaś fanaberia, bo jedna taka asteroida może zawierać więcej metali ziem rzadkich, których na Ziemi nie jest aż tak dużo. Jedna taka asteroida może zawierać więcej na przykład platyny czy jakichś takich rzadkich metali niż do tej pory w ciągu ostatnich 100 lat wydobyliśmy na Ziemi. Czym to jest taki dość, powiedzmy, ekonomiczny, na dalszą metę cel. Na krótszą metę wody w Układzie Słonecznym wśród asteroid jest bardzo dużo. Jeśli moglibyśmy przyczepić się do takiej asteroidy i tam rozbijać wodę na tlen i wodór, to mielibyśmy ogromne ilości paliwa, którym moglibyśmy tankować rakiety, które opuściły studnię grawitacyjną Ziemię. A prawda jest taka, że ponad 90% paliwa, które zabierają rakiety, jest spalonych, straconych, zużytych w trakcie tych pierwszych kilku minut lotu, kiedy wyrywają się z studni grawitacyjnej Ziemi i osiągają tą prędkość ucieczki, o której mówiliśmy. Bo zresztą też tutaj pozwolę sobie na tak jeszcze, nie wiem, dygresję czy uzupełnienie, że warto pamiętać, że nie bez powodu nazywamy to prędkością ucieczki. Nie chodzi o wysokość ucieczki, więc w tym skoku tu nie chodzi o to, żeby się wzbić na odpowiednią wysokość. I rakiety, jeśli zwrócimy uwagę na przykład na zdjęcia nocne startów, nie startują pionowo do góry, tylko startują w pierwszej chwili do góry, ale bardzo szybko zaczynają skręty. To dlatego, że kluczowa dla rakiety do tego, żeby uciec, że tak powiem, z Ziemi, jest jej prędkość. Dlatego też te pierwsze testy rakiet wielokrotnego użytku, gdzie one tylko podlatywały do góry i lądowały, to były tylko takie przymiarki, bo jeśli teraz ktoś nas buduje sobie na swoim, że tak powiem, podwórku rakietę i użyje jej, żeby wzbić się na wysokość 100 km, to nie wystarczy. To ta rakieta po prostu spadnie z powrotem na Ziemię. To dopiero ta prędkość pozioma pozwala znaleźć się na orbicie. W każdym razie, wracając do tematu, jak najbardziej gdybyśmy z tych bliskich Ziemi asteroid korzystali, żeby tankować rakiety, które wzbiły się na orbitę ziemską, to jak najbardziej pozwoliłyby nam, otwarłyby przed nami cały Układ Słoneczny, można powiedzieć. Niektóre z nich mają też dużo metalu, niklu, kobaltu, z których moglibyśmy budować jakieś prostsze elementy rakiet, statków czy stacji kosmicznych, tak żebyśmy z Ziemi nie musieli zabierać aż tak dużo ciężaru, tylko żebyśmy na przykład zabrali tylko, że tak powiem, wyrafinowaną elektronikę, a te takie cięższe elementy budowalibyśmy już w kosmosie za pomocą na przykład drukarek 3D. A jeszcze wracając do startowania rakiet, słyszałam taką informację, że nie możemy sobie polecieć taką rakietą w kosmos, kiedy chcemy, tylko musimy czekać na odpowiednie ułożenie Ziemi względem Jowisza. O co chodzi? To tam zależy, gdzie chcemy lecieć, czyli to nie jest tak, że nie możemy, ale rzeczywiście znacznie łatwiej jest nam polecieć na Marsa, jeśli wybierzemy odpowiednie okno, kiedy planety są bliżej siebie. I takie okno jest mniej więcej raz na 2 lata. Dlatego na przykład Elon Musk ma duże parcie, żeby bodajże w 2022 albo 2024 już wysłać jakiś pojazd na Marsa, niekoniecznie załogowy, niekoniecznie dobrze przygotowany, ale prawdopodobnie nawet, że tak powiem, jeśli będzie ta misja jakoś niedobrze przygotowana i ta rakieta mu się rozbije po drodze, to i tak bardzo dużo się nauczymy na tej podstawie. Także to jest kwestia bardziej ekonomii i wygody naszej niż niemożliwości. Myślę, że gdybyśmy właśnie na przykład na Księżycu, bo Księżyc też jest taką potencjalną przystanią na drodze do reszty Układu Słonecznego, gdybyśmy tam mieli coś na kształt stacji paliw, to też te loty na Marsa mogłyby nie tylko trwać krócej, ale też być może te okna startu byłyby większe. Ale głównie chodzi o to po prostu, jak względem siebie znajdują się planety. W pewnych sytuacjach po prostu dużo łatwiej jest umieścić sondę na Marsie czy wokół Jowisza niż w innych. Obiecałam, że wrócimy do tematu Marsa i SpaceX. Pierwszą rzeczą, o której myślę, jak słyszę słowo Mars, jest woda na Marsie. Czy są jakiekolwiek badania, które potwierdzają faktyczne istnienie tej wody?
I tego, że ona nam może pomóc ewentualnie w kolonizacji Marsa. Tak, jak najbardziej. I to na szereg sposobów tak naprawdę. Po pierwsze, jak najbardziej wiemy, że woda jest na Marsie. Wiemy, że tej wody jest dużo. Wiemy, że jest zamarznięta tuż pod powierzchnią Ziemi. Fakt, że nie ma jej na samej powierzchni, wynika z tego, że Mars ma bardzo, bardzo ciężką atmosferę. I niestety ta woda na powierzchni bardzo szybko paruje i ucieka w przestrzeń kosmiczną. Natomiast naprawdę nie trzeba głęboko kopać, żeby dosięgnąć tej wody w stanie lodu. A nawet mamy badania, które sugerują, że ta woda jako taka bardzo, bardzo gęsta solanka płynie tuż pod powierzchnią Marsa, a głęboko, głęboko pod powierzchnią Marsa nawet mamy przesłanki, że prawdopodobnie istnieją całe jeziora. Czy mamy jakiś dowód na to, że w tych jeziorach może być życie? Już jakieś małe zalążki, bakterie? Nie mamy dowodów. Natomiast biorąc pod uwagę wszystko to, co już wiemy o astronomii, o życiu, o Marsie i o Ziemi, to tak naprawdę wielkim zaskoczeniem byłoby, gdybyśmy, co prawda nie na samej powierzchni Marsa, ale właśnie tak dość głęboko pod Marsem, gdybyśmy nie znaleźli życia. Także dowodów nie mamy, natomiast wszystko wskazuje na to, że na bardzo wczesnym etapie istnienia Układu Słonecznego, podczas gdy komety uderzały tak w Marsa, jak i w Wenus, w Ziemię i w pozostałe planety, to niektóre z tych uderzeń wybijały skały odpowiednio z Ziemi, Marsa i tak dalej w kosmos tak bardzo, że osiągały one prędkość ucieczki, o której już dzisiaj rozmawialiśmy. Dzięki temu jest to około 10 meteorów marsjańskich znaleźliśmy na Ziemi. Są to kawałki Marsa, które kiedyś zostały wybite z jego powierzchni, przez jakiś czas krążyły w Układzie Słonecznym i kilka z nich spadło na Ziemię, kilka z nich na pewno krąży jeszcze gdzieś w Układzie Słonecznym, niektóre pewnie spadły na inne planety bądź na Słońce. Także wiemy, że między tymi pierwotnymi planetami w Układzie Słonecznym następowała wymiana materiału skalnego. Wiemy, że dochodziło do niej już po tym, jak na Ziemi były pierwsze formy życia. Wiemy też, że niektóre bakterie i proste formy życia są w stanie przetrwać i taką podróż, i wybicie, i wejście w atmosferę. W związku z czym tak naprawdę wydaje nam się, że niemal pewne, że jakieś tam fragmenty życia mogły, że tak powiem, przejść taką podróż. Co więcej, z tego wniosek jest taki, że być może my wszyscy jesteśmy Marsjanami, bo uważając na to, jakie warunki panowały w Układzie Słonecznym, być może na samym początku Mars był wręcz lepszym miejscem dla życia niż Ziemia i może te pierwsze, najbardziej wytrzymałe, najprostsze formy życia trafiły z Marsa na Ziemię, tylko że Mars jako ta mniejsza planeta wcześniej ostygł, stracił pole magnetyczne, a później też atmosferę i tak naprawdę to życie przetrwało na Ziemi, a zginęło na Marsie, ale też wiedząc, jak bardzo ekstremalne warunki potrafią przetrwać formy jednokomórkowe na Ziemi, to znaczy głębie oceanu, lody arktyczne, krawędzie wulkanów, to sugeruje nam, że skoro Mars powoli przekształcał się w tą taką zimną pustynię, którą jest dzisiaj, to jakieś formy życia tam powinny się dostosować do tego i prawdopodobnie wciąż żyć gdzieś tam pod marsjańską ziemią. Nie mamy na to dowodów. Mam nadzieję, że w najbliższych latach kolejne łaziki bądź może załogowe misje tam dotrą i będą w stanie na tyle głęboko wiercić się powierzchnię Marsa, żeby to potwierdzić, ale jak mówię, w tym momencie nie mamy dowodów, natomiast tak naprawdę na podstawie tego, co wiemy, większym zaskoczeniem było, gdybyśmy nie odkryli życia na Marsie, niż gdybyśmy je odkryli. Forma życia, która przetrwa wejście w atmosferę, musi być niesamowicie silna. Tak, tak, albo żyć po prostu w głębi tego meteoru, bo tak naprawdę to, co widzimy jako spadające gwiazdy, to nie jest światło, że tak powiem, świecącej skały, która się tak nagrzewa przy wchodzeniu w atmosferę, tylko tak naprawdę świeci się samo powietrze zgniatane po prostu z przodu skały, która wchodzi w atmosferę Ziemi, kompresuje się powietrze, to tak naprawdę bardziej ono się nagrzewa i świeci niż sama skała. Dlatego są takie relacje ludzi, którzy dotarli, jakiś tam rolnik na swoim polu zobaczył spadający meteoryt i w zasadzie był w stanie podejść do niego i niemal od razu go podnieść. I on był ciepły, natomiast w środku ta jakby forma życia nie jest wystawiona na takie aż ekstremalne warunki jak na powierzchni.
O co chodzi z cieczą o ujemnej masie? Tutaj może trochę już przejdziemy trochę z tematu astronomii, tak, bardziej na taki ścisło naukowy. To jest mocno skomplikowany temat, w którym już nie czuję się aż tak mocno jak w przypadku astronomii, ale powiem tak, naukowcy w wypadku tej kwestii tak zwanej wody o ujemnej masie bardzo słusznie używają cudzysłowa. Oznacza to, że ciecz, którą schłodzili do temperatury bliskiej zera absolutnego i później jeszcze w pewien specyficzny sposób jakby, no może jeszcze bardziej schłodzili, zachowuje się tak, jakby miała ujemną masę. Oczywiście nie pod każdym względem, czyli na przykład nie udało się jeszcze stwierdzić, czy na przykład w polu grawitacyjnym ona jest odpychana od centrum grawitacyjnego Ziemi. Natomiast rzeczywiście zachowuje się tak, jakby miała temperaturę niższą niż zero absolutne. Co jest niemożliwe. Tak, co jest niemożliwe, bo zero absolutne to jest tak jakby stan absolutnego braku ruchu. Natomiast ta ciecz jak najbardziej się rusza, wręcz tak jakby pod naciskiem, zamiast się cofać, to wręcz stara się poruszać w kierunku tego ciśnienia. To jest właśnie utożsamiane z zachowaniem, jakby miała ujemną masę. Czyli to jest jakby taka relacja ścisło matematyczna, tak możemy powiedzieć, czyli ze względu bardziej fizycznych... Tak, dość egzotyczne po prostu chemicznie, może trochę fizycznie zachowanie. Ja bym właśnie bardzo pilnował, żebyśmy używali w cudzysłowie tej ujemnej masy, bo ujemna masa to byłby taki, no, jak krew jednorożca dla nas, bo na przykład mamy matematyczne modele, które mówią, że moglibyśmy mieć napęd jak w serialu Star Trek i tam fizyka działa, wszystko działa, matematyka, wszystkie równania się zgadzają, tylko że jest jeden haczyk, że trzeba mieć do tego źródło ujemnej masy albo ujemnej energii, a coś takiego tak jakby fizycznie nie istnieje. Natomiast już sam proces chłodzenia takich cieczy bądź gazów jest fascynujący, bo okazuje się, że wolno poruszający się gaz bądź inne atomy można schładzać, gdzie jak mówimy temperatura, to tak naprawdę jest prędkość poruszania się cząsteczek w jakimś ciele. I okazuje się, że za pomocą lasera, strzelając laserem w takie atomy, można je schładzać, czyli spowalniać. Bierze się to stąd, że korzystamy z efektu dopplerowskiego i okazuje się, że niektóre atomy, jeśli będziemy je oświetlać laserem z jednej strony, to tylko jeśli odpowiednio oczywiście dobierzemy długość fali tych fotonów z tego lasera, to tylko atomy, które poruszają się w kierunku tego lasera, będą absorbować te fotony i te fotony je będą, że tak powiem, wyhamowywać, w dużym uproszczeniu mówię oczywiście, a te, które się poruszają zgodnie z tym ruchem, nie są przyspieszane, nie są popychane przez te fotony, bo właśnie ta długość fali jest tak dobrana, że tak jakby one nie absorbują tych foton, tylko te, które się ruszają, nazwijmy to pod prąd. W związku z czym, oświetlając w ten sposób naszą ciecz czy gaz, jesteśmy w stanie wyhamować jej ruch, czyli zmniejszyć jej temperaturę bardzo blisko tego zera absolutnego. Przez pryzmat wiedzy. Rozmawialiśmy przed chwilą o wodzie, tutaj o właściwie o cieczy o ujemnej masie. I wspominał pan o efekcie Dopplera. Czy mógłby pan troszkę tak pokrótce wytłumaczyć, tak powiedzmy kilkoma zdaniami, na czym to polega? Efekt Dopplera towarzyszy nam w zasadzie codziennie, można powiedzieć. Czyli ma związek z tym, jak źródło tych fal porusza się względem nas, bądź jak my poruszamy się względem niego. Najprościej chyba to skojarzyć z dźwiękiem nadjeżdżającej, mijającej nas karetki, to znaczy to natężenie dźwięku jest inne, kiedy się zbliża w naszym kierunku, bo tak jakby wydaje nam się, że fala ma większą częstotliwość, a kiedy odjeżdża od nas, te jakby szczyty fal dochodzące do nas są rzadziej rozłożone, więc wydaje nam się, że ta częstotliwość jest niższa. I podobnie dzieje się w przypadku fal dźwiękowych, jak i fal świetlnych w tym wypadku. I wynika to z fizyki kwantowej, że atomy, elektrony mogą przyjmować tylko pewne konkretne jakby stany energii. W związku z czym inaczej wygląda dla atomu foton, do którego on się zbliża, bo tak jakby właśnie zachodzi ten efekt dopplerowski, więc ta pozorna długość fali fotonu jest wyższa, kiedy zbliżają się w swoim kierunku i niższa, kiedy się oddalają. W związku z czym to chłodzenie atomu za pomocą lasera polega na tym, że dobieramy tak długość fali świetlnej, którą oświetlamy atomy, że tylko te, które zbliżają się w kierunku lasera, tylko te mają tak dobraną długość, żeby te fotony zaabsorbować. Jeśli atom się oddala i ta pozorna długość fali jest
dłuższa, to wtedy już nie jest w stanie nasz atom zaabsorbować tego, więc ten foton leci sobie, a atom sobie. Co według ciebie jest lepszy do zamieszkania przez ludzi, czy może skolonizowania bardziej? Czy Księżyc, czy Mars? To jest temat na całą kolejną audycję, bo Księżyc rzeczywiście jest bardzo kuszący jako miejsce, które jest blisko, miejsce, w którym na biegunach możemy mieć światło słoneczne cały czas, gdzie jest lód, z którego moglibyśmy robić wodę, który moglibyśmy się otoczyć, żeby się ekranować przed promieniowaniem kosmicznym. Na Księżyc w ciągu tygodnia w teorii ktoś mógłby nam przyjść z pomocą albo z dodatkowymi zapasami. Ale jeśli gdzieś mamy się osiedlić na stałe i być niezależni od zewnętrznej pomocy, to Mars wygrywa. Będzie to bardzo trudne i zajmie bardzo dużo czasu, ale moglibyśmy się tam usamodzielnić. Czyli jednak Mars będzie miał wszystko dla nas, żebyśmy mogli tam trwać. Księżyc raczej nie. Ale tak jak niektóre memy mówią why not both, też mogę powiedzieć, że czemu nie oba?